Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w Remoncie. Inflacja zawsze ma te same przyczyny. Za dużo pieniądza goni za towarem. Politycy z kolei zawsze obwiniają za nią siły wyższe i swojego wroga i to nie zmieni się, ale inaczej niż zwykle może się skończyć. Rządy i władcy od najdawniejszych czasów próbowali kontrolować ceny, nie przyjmując za każdym razem do wiadomości, że to najczęściej za sprawą ich własnych działań tracili nad nimi kontrolę. Troska i wiara, że każdy towar ma swoją sprawiedliwą cenę, którą wystarczy wyegzekwować, żeby przywrócić dobro, nie niejedno już zrujnowała mocarstwo, zaczynając od Babilonu, wspaniałej cywilizacji z rozwiniętą nauką, matematyką i własną literaturą, ale też kraj... Dekretów, dekretów Hammurabiego z XVIII wieku przed naszą erą. 282 paragrafy, precyzyjne wytyczne, komu ile w jakich sytuacjach zapłacić, wpędziły jedną z największych gospodarek w egzystencjalny kryzys. Każdy paragraf zaczynał się od jeśli. Jeśli ktoś zatrudni robotnika polowego, da mu 8 gór kukurydzy rocznie. Gór to taka ma miara objętości, jakieś 300 litrów. Jeśli ktoś zatrudni pastucha do wypasu bydła i owiec, da mu 8 gór kukurydzy rocznie. A jeśli ktoś wynajmie 60-tonową łódź, to za jedno wynajęcie da szóstą część sykla srebra za dzień. A, i był jeszcze paragraf 48, który wprowadzał urzędowe wakacje kredytowe. Jeśli obywatelowi, na którym dług oprocentowany ciąży, Pole jego Bóg Adat zalał lub powódź glebe zeń uniosła, to w roku tym zboża wierzycielowi nie zwróci i procentów procentów za ten rok nie da. E, jak pisał Irving Olds, amerykański miliarder latrop, który na koniec życia za sprawą swoich studiów doszedł do wniosku, że rządy troską wyrządzają więcej szkód niż dobrego, pisał Ostatecznie wielka przezorność i troskliwość Hammurabi'ego zdławiła postęp gospodarczy w imperium na wiele, wiele stuleci. Inflacja jest bodaj czy nie najdokładniej zbadaną dziedziną ekonomii i od stuleci prowadzi uczonych do tych samych, za każdym razem do tych samych wniosków. Inflacja to nadmiar jednego albo niedobór drugiego. Za mało. Towaru na rynku, albo za dużo pieniędzy. Reszta to już poezja i polityka. A ponieważ więcej jest tam polityki niż poezji i bezpośrednio uderza w zaufanie do polityków, do rządów, to też rozwiązania są polityczne i mało wytworne. Rzymianie, jak pamiętamy, za inflację winili chrześcijan, Niemcy winili Żydów. W XVI-wiecznej Europie palono na stosie czarownice. Brytyjski finansista Dylan Grice stworzył nawet indeks. Relacji, liczby spalonych czarownic w średniowieczu do wysokości inflacji. Nie, żem chciał uwolnić pandemię i Putina od odpowiedzialności za obecną drożyznę. Oczywiście mają przemożny wpływ. Jedyne, co chcę podkreślić, to że politycy nigdy, ale to nigdy nie przyjmują odpowiedzialności za inflację. Mogą się przyznać do naiwnej polityki zagranicznej, jak Scholz, do nieskuteczności 500, mogą żałować. Mogą żałować nacjonalizacji OFE, ale inflacja? Nigdy, nigdy się do niej nie przyznają. Zawsze ktoś inny jest odpowiedzialny, co oczywiście nie zawsze sprawdza się, nie zawsze im się udaje. Pokazują badania, większość Polaków dość zdroworozsądkowo na przykład ocenia sytuację za inflację i wini rząd i szefa NBP za to. Kolejny grzech, jaki popełniają politycy, ale także niektórzy ekonomiści, to jak pisze Steve Forbes, to taka książka dopiero co wydana, gorąca na czasie, to pisze yy, mówienie, że stabilizują ceny, sugeruje coś złego, że coś złego dzieje się z cenami, a nie z gospodarką. W efekcie ludzie podejmują jeszcze więcej błędnych. Decyzji. Na przykład wierząc, że są w stanie oszukać system, przyspieszając teraz zakupy czy inwestycje. Nieoceniony Friedrich Hayek, w sławnym tekście o wykorzystaniu wiedzy, pisał, że ceny to unikalny system komunikacji, który pozwala rynkom alokować pieniądze w sposób najlepiej zaspokajający potrzeby społeczne. Rosnące ceny są sygnałem dla producentów czy właścicieli sklepów, czego Brakuje, pozwala im podejmować świadome decyzje. Informacja idąca z rządu, z kolei że e, rząd będzie walczył z cenami, powoduje, że nie tylko relacje ceny do popytu zostają zaburzone, ale dodatkowo zaburzają całe funkcjonowanie rynku. Im więcej mylnych czy niejasnych informacji, tym większe jest pole do spekulacji i oczywiście tym większe jest zagrożenie dla tych, którzy nie dysponują pełną informacją stracą jeszcze więcej. Christopher Leonard pisał we władcach łatwego pieniądza inflacja pogłębia przepaść między bardzo bogatymi a wszystkimi innymi. Zwykle korzysta na tym bardzo mała grupka ludzi, którzy przewidują konsekwencje i wcześniej przesuwają swoje aktywa. Każe natomiast dużą grupę ludzi, którzy żyją z pensji i ciułają Pieniądze. E, zjawisko inflacyjnego wzrostu dysproporcji majątkowych jest dość dobrze znane, dobrze opisane i zbadane. E, osoby z wiedzą, doświadczeniem, po prostu uprzedzają skoki cen i odpowiednio inwestują swoje aktywa. Taka ostatnia pyskówka, którą mieliśmy w mediach o obligacjach premiera Morawieckiego czy europosanki Lubnauer, którzy zawczasu kupili te obligacje. To jest klasyk, klasyk inflacyjny. Bogaci się bogacą, biedni biednieją. Leonard zresztą przeanalizował zachowania Wall Street w czasach rozmaitych inflacji i zwraca uwagę, że inwestorzy, korzystając z przewag informacyjnych, też zaczynają podejmować bardziej ryzykowne decyzje niż zwykle. To tworzy z kolei kolejne rujnujące bańki, a rząd skłania do jeszcze agresywniejszych, bardziej szalonych interwencji. I tak szaleństwo zaczyna coraz większe, coraz szersze koła, pogrążając coraz więcej ludzi. Książek o inflacji jest całe mnóstwo. Polecam kilka, znajdziecie Państwo na naszej stronie, to te najważniejsze. Ale rzecz, jak powiedziałem, stara jest jak świat. Cyceron w rozważaniach nad powinnościami to było już na początku. II wieku przed naszą erą. Zastanawiał się na przykład, czy kupiec ma prawo sprzedać swoje zboże drożej w mieście, do którego zawitał jako pierwszy, nawet jeżeli wie, że za chwilę dotrą tam inni kupcy i ceny wtedy spadną. Czy ma takie prawo? Cyceron dowodził, że ma prawo, bo tylko informacja o wysokich cenach skłoni innych kupców do handlowania w tym mieście, żeby przyjechać do miasta, gdzie ceny są wyższe. Sławny paradoks Cycerona głosi, że ceny spadają dzięki właśnie skokom. Cen. Handlarzom po prostu chce się wtedy handlować, a producentom produkować. Boleśnie, boleśnie o tym przekonali się swego czasu Belgowie. Dokładnie w 1585 roku, kiedy Antwerpię oblegał książę Parmy. Jak tylko hiszpańsko-włoska armia podeszła pod miasto, ceny żywności gwałtownie wzrosły. To wydaje się naturalne. Ojcowie miasta, niewiele myśląc, natychmiast uchwalili ceny. Maksymalne na wszystkie swoje podstawowe produkty. Oblężenie przeciągało się, Hiszpanom nie udawało się zablokować rzeki Skaldi, i do Antwerpii, przynajmniej teoretycznie, wciąż mogli wpływać kupcy. Historię opisał doskonale amerykański filozof, ekonomista John Fiske w książce Niewidzialny Świat i pisał: Kukurydza i konserwy mięsne mogły być dostarczane do oblążonego miasta nawet tysiącami ton. Pisał Fiskę. Kupcy nie podejmowali jednak tego ryzyka, skoro nie mogli liczyć na wyższe ceny. Co więcej, jak pisze dalej fiskę, miasto żyło w dalej dobrym nastroju, aż nie skończyły się zapasy, a statki z żywnością dalej nie napływały. Koniec końców miasto musiało się poddać z głodu. Innymi słowy, antwerpia nie padła ofiarą Habsburgów, tylko troski własnych włodarzy przekonanych, że pilnują sprawiedliwych cen. Co to jest sprawiedliwa cena w ogóle? John Locke, wychodząc właśnie z rozważań Cycerona, usiłował rozwikłać ten dylemat w mało takim znanym eseju, liście Vendito. List pochodzi z 1660 roku. Jak pisał, sprawiedliwa cena to ta, po której można sprzedać swój towar bez oszukiwania klienta, bez mawiania mu, że towar jest czymś innym niż jest w istocie bez subsydiów, bez żadnych dodatków, bez ograniczeń w handlu. W innym razie, pisał Cicero, jak to było w przypadku Rzymu, miasto państwo wcześniej niż później pogrąży się w chaosie i nędzy. W przypadku Rzymu mowa tutaj o 301 roku naszej ery. Cesarz Dioklecjan systematycznie psuł bogatą bogatą w brąz monetę. W ten sposób finansował rozbudowującą, rozbudowaną przez niego biurokrację. Tak długo dodawał do stopu liche metale, aż w mieście inflacja sięgnęła wtedy 35% rocznie. Troskliwy władca ustalił w związku z tym ceny maksymalne na 1200 rozmaitych towarów i usług. Wszystko od drewna, polwy miało swoją urzędową cenę. Nawet wątroba ze świń karmionych figami miała swoją urzędową cenę. W miarę jak naturalną koleją rzeczy w Rzymie zaczęło brakować nie tylko świńskiej wątroby, ale też bobu i kukurydzy, Dioklecjan wprowadził kolejne regulacje, w tym między innymi zakaz wyjazdu z miasta. Miało to zatrzymać migrację głodowe na wieś. Żeby potem lepiej pilnować tych poddanych, Dioklecjan podzielił pracowników na robotników, rzemieślników, handlarzy. Wszyscy należeli do jakichś gild, do cechów, w których każdy miał z góry ustalone płace i ceny towarów czy usług jakie oferował. Kiedy ludzie zaczęli uciekać od nisko opłacanych zawodów do dobrze płatnych zawodów, Dioklecjan wprowadził zasadę dziedziczenia zawodu. Jeżeli twój ojciec był piekarzem, to nie mogłeś zostać złotnikiem, a już w żadnym, w żadnym wypadku nie mogłeś pewnie opuścić rzymu. Marksiści, progresiści lubią malować nam obraz historii świata, gdzie ludzkość przechodzi kolejne fazy rozwoju od najbardziej prymitywnych społeczności przez niewolnictwo, feudalizm, monarchię oświeconą, po kapitalizm, naszą też demokrację liberalną i to wszystko idzie w drodze do jakiejś wyimaginowanej nirwany socjalistycznej. Otóż ten socjalistyczny feudalizm w przypadku starożytnego Rzymu był efektem rozpadu zaawansowanego systemu demokratycznego, a nie jego ewolucji do wolności osobistych. Nędza, głód i brak zdrowych zasad rynkowych odpowiadają za zapaść i zniszczenie rynku pracy, czego efektem był właśnie nawrót niewolnictwa. Jak twierdzi znany profesor historii gospodarczej Peter Temin, niewolnictwo nigdy nie odgrywało tak wielkiego znaczenia w rzymskiej gospodarce jak właśnie w czasach jej socjalistycznej zapaści w IV i V wieku. Ludzie masowo wtedy po prostu popadali w niewolę. Nie było w tym nic z romantyzmu przemian dziejowych. To socjalizm i interwencjonizm państwa sprawiły, że, używając materialnej teorii dziejów, że historia cofała się w rozwoju. Za każdym razem, kiedy władcy usiłują poprawić swój wizerunek, demontując prawa rynku i obdarowując biednych, nieważne jak bogate jest społeczeństwo, zawsze cierpią na tym swobody i dobrostan najuboższych. W latach 30. poprzedniego wieku, nikt inny, jak tylko dziś wychwalany przez lewicę wielki demokrata, prezydent Franklin Delano Roosevelt, stworzył krajową agencję odbudowy po wielkim kryzysie, która na wzór Dioklecjana wprowadzała sztywne zasady wynagradzania pracowników, ale też kazała podzielić firmy według branż, gdzie każdy pracownik w zależności od zawodu miał przypisane stawki, godziny pracy i oczywiście także ceny były regulowane. W maju 1935 roku, kiedy przeregulowana gospodarka ponownie zapadała się pod ciężarem rządowych regulacji, sąd najwyższy Zablokował szczęśliwe kilka tych szalonych ustaw Roosevelta. Amerykański historyk, autor jednej z najbardziej wnikliwych biografii Roosevelta, John Thomas Flynn, napisał wtedy: Prezydent, wprowadzając kolejne nakazy, regulacje i procedury w imię troski o pracownika, w rzeczywistości go okradał. Bardziej przypominał narodowych socjalistów w Niemczech niż amerykańskich demokratów. Doświadczenia Roosevelta, powielokroć opisane, nie wystraszyły kolejnych prezydentów. W 1971 roku prezydent Nixon ogłosił, nakazuje dziś zamrożenie wszystkich cen i płac w całych Stanach Zjednoczonych. Postawa rządowa, wtedy Rada Płac i Komisja Kontroli Cen w efekcie to pisał New York Times. Rolnicy topili kurczaki, zamiast wysyłać je na rynek. W sklepach po raz pierwszy od pierwszej wojny światowej brakowało towarów na półkach, a inflacja, jak rosła, tak dalej rosła. Z całego tego wywodu warto zapamiętać jedno: kiedy rząd blokuje ceny, producenci przestają produkować, sprzedawcy sprzedawać. Od czasów Hamurabiego. Człowiek przetestował chyba wszystkie możliwe sposoby interwencjonizmu państwa i dowiódł wszystkich nieskuteczności. Największym takim laboratorium były oczywiście dwie najkrwawsze rewolucje: francuska i bolszewicka. Rewolucja francuska, co do zasady, była prokursorką większości tych progresywnych konceptów w historii: od powszechnej cenzury, przez powszechną aborcję, równość majątkową, no bo właśnie kontrolę cen. W ciągu zaledwie 20 miesięcy, od maja 1793 roku do grudnia 1794 roku, rewolucyjny rząd Republiki Francuskiej wprowadził wszystkie do dziś znane nam metody kontroli cen. Od tamtej pory myślę, że nikt nic głupszego już nie wymyślił, co oczywiście nie znaczy, że nie próbuje praktykować tego dalej. Eee, na początku 1793 roku Francja była, jak pamiętamy, oblężona przez wszystkie mocarstwa europejskie. Wtedy te papierowe solsy gwałtownie traciły na wartości, inflacja szalała, a w Paryżu oczywiście brakowało jedzenia. Co zważywszy, że Francja była wtedy największym producentem żywności w Europie, a zbiory w 1993 roku były obfite, to musiało dziwić. Przyczyną była masa dekretów i rozporządzeń, z których każde miało na celu poprawę zaopatrzenia. Pierwszy z nich, 3 maja 1793 roku, wraz z progresywnym podatkiem od bogatych i e, przymusowymi pożyczkami ustalał maksymalną cenę zboża i mąki. Skądinąd e, e, to była ta cena inna dla każdego okręgu. Jak pisze Henry Bourne w opracowaniu o maksymalnych cenach we Francji, we Francji rozwinął się czarny rynek. Chłopi dostarczali żywność nielegalnie i sprzedawali ją przede wszystkim bogatym. W rezultacie, rewolucja ludowa groziła ludowi głodem. To się prawdę mówiąc nie zmieniło przez ostatnie 200 lat. W grudniu 1794 roku no to przeczytamy u Floriana Aftaliona w ekonomicznej interpretacji rewolucji francuskiej, polecam książkę, ekstremiści z konwentu zostali pokonani i ustawa o kontroli cen została oficjalnie uchlona, kiedy Maksymiliana Robespiera niesiono ulicami Paryża w drodze na szafot, tłum wykrzykiwał ostatnią Belgię. Idzie brudny maksimum od maksymalnych. Hugh Rockford, historyk gospodarczy, autor książki „Drastyczne środki”, twierdzi, że kontrola cen sprawdzała się w historii tylko w jednej sytuacji – w czasie wojny. Rockford szacuje, że w czasie I wojny światowej kontrola cen mogła obniżyć inflację z 32 do 7% rocznie, w czasie II wojny światowej z 11 do jednego nawet procenta, co pewnie wielu polityków skłaniało później do naśladowania tych cenowych edyktów, zapominając, że w czasie wojny nie tylko ekonomia się trochę inaczej zachowuje, ale też przede wszystkim inaczej zachowuje się konsument. Ludzie w patriotycznym uniesieniu są zdyscyplinowani, są gotowi do poświęceń. W czasach pokoju nadzwyczajne środki nigdy, no, nigdy się nie sprawdzają. Więcej twierdzi Rokow na hasło, że ceny mogą być regulowane, w czasach pokojowych sprzedawcy natychmiast podnoszą ceny, a konsumenci pędzą do sklepów, nakręcając dalej <laughs> inflację. Co do zasady, rządy mają trzy narzędzia do walki z inflacją: polityka monetarna, polityka fiskalna, no i oczywiście ta wspomniana kontrola cen. Monetarna sprowadza się do ograniczenia podaży pieniądza, chociażby przez podnoszenie stóp procentowych. To jest dość skuteczne narzędzie. Ale działa powoli frustruje polityków, którzy, tak jak ostatnio mówił to prezes Glapiński, o gorzkim lekarstwie. Boją się gniewu kredytobiorców, boją się gniewu pracowników, którym zaczyna brakować pieniędzy. Podnoszenie stóp procentowych to nic innego jak hamowanie gospodarki. Jest taka klasyczna zasada, która mówi, że obniżenie inflacji o 1 procentowy to jest około 2-2,5% punkta procentowego więcej bezrobocia przez rok. Zatem obniżenie inflacji o powiedzmy 5 punktów procentowych oznaczałoby wzrost bezrobocia o jakieś 2,5%. Stąd też działania odśrodkowe naszego rządu, najróżniejsze tarcze antyinflacyjne, wakacje kredytowe. Każdy z tych pomysłów jest kontrproduktywny, każdy z nich eskaluje inflację. Kolejna metoda to ta dyscyplina fiskalna, to jest ulubiona metoda wolnorynkowców i konserwatywców, wszyscy przekonani, że w pierwszym rzędzie państwo powinno poskromić swoje własne apetyty, rozdawnictwo zamiast skazywać obywateli na wyrzeczenia. Nawet jeżeli tą tezę da się łatwo udowodnić na liczbach, to prawdopodobieństwo, że politycy zacisną pasa no, jest tu nikłe. Najlepszym tego dowodem niech będzie zapowiedź zniesienia reguły wydatkowej, którą planuje polski rząd, żeby móc dalej rozdawać więcej, więcej pieniędzy, dalej, dalej pompować ten socjal. Generalnie politycy nie podejmują żadnych strukturalnych reform, dopóki, dopóki nie muszą. A to, to trafia się od wielkiego dzwonu i te momenty w historii gospodarki, kiedy już się pojawiają, zapisujemy zwykle złotymi literami. To jest historia Margaret Thatcher po wielkiej zapaści. To jest rząd Ronalda Reagana po kryzysie z czasów Cartera. To może być też wielka transformacja epoki Balcerowicza. Zwykle jednak, zwykle opamiętanie nadchodzi dopiero w warunkach przypominających wojenną katastrofę, gdzie ludzie, wtedy ludzie godzą się po prostu na wszystko, byle wyjść z tej zapaści. Na złe i dobre ten moment może być jeszcze przed nami. Jest wiele zewnętrznych czynników pędzających dziś świat w recesję, ale są właśnie te wewnętrzne również. Wspomniałem o regule wydatkowej. E, Jarosław Kaczyński, mówiąc o łagodzeniu skutków inflacji, wymienił działania, które są prostą drogą do konserwowania inflacji i przedłużania tej gehenny. Ta czasowa obniżka akcyzna paliwa klasyczna kontrola cen. Podobnie to, co nazywa on operacją taniego węgla kontrola cen. Do tego dochodzą wakacje Hammurabiego, zwane kredytowymi, pieniądze, które nie pójdą. Pamiętajmy na spłaty tych kredytów. Ci, którzy zostaną wakacje, pójdą po prostu je wydawać, pójdą na konsumpcję, na podnoszenie inflacji. Kolejna rzecz, że wpłyną na kalkulację ryzyka systemu finansowego banków i dostępność kredytów w przyszłości będzie znacznie mniejsza. Polscy politycy oczywiście nie są jedynymi, którzy wpadli w panikę inflacyjną. Mamy Niemców, Francuzów, Włochów i Hiszpanów, którzy także obniżają podatki od paliw. Niemcy tego lata wprowadzają darmowe bilety komunikacyjne. Francja ma też pomysły, zamroziła ceny gazu, ograniczyła wzrost cen energii do 4% i przyznała najuboższym czek energetyczny. Włochy, Włochy rozdają 200 euro. W sumie 30 milionów emerytów i najuboższych dostanie ten podarunek. I są takie szacunki Unii Europejskiej, z których wynika, że same środki na złagodzenie cen energii stanowią już dzisiaj 0,6% PKB całej Unii. Do tego dodajmy oczywiście specjalne świadczenia, dodatki do pensji, żywności. Wszystko to powoduje, jak zauważa Izabel. Schnabel z Europejskiego Banku Centralnego powoduje, że wiele dużych firm w Europie zyskuje na wzroście inflacji. Po prostu widząc, co się święci, firmy wyprzedzają wzrost cen i jeszcze bardziej je podnoszą. Za każdym razem, kiedy rząd rozdaje jakieś pieniądze, firmy wliczają to sobie jako premię. Zakładają wzrost odporności konsumentów i zakładają, że to pozwoli im więcej ściągnąć tych pieniędzy od klientów. Są oczywiście i pośrednie sposoby walki z inflacją, jak choćby indeksacja, czyli powiązanie cen czy opłat kredytowych, hipotecznych wynagrodzeń i podatków ze stopą inflacją, oznacza to, że umowy są ustalane w wartościach rzeczywistych, a nie tych nominalnych poprzez zastosowanie klauzul zwanych klauzulami eskalacyjnymi. Dalej rząd Zamiast rozdawać pieniądze, może dostosować podatek dochodowy od osób fizycznych w taki sposób, aby stawki były powiązane z inflacją. Takie rozwiązanie, na przykład, przyjęła Kanada i jakoś tam się sprawdza. Ale, ale gdyby rząd naprawdę tak naprawdę chciał wprowadzić mechanizmy ochrony przed inflacją, a nie tylko pogłębiać rozdawnictwo, to pierwszym krokiem byłaby likwidacja 500 plus, tej 13 emerytury, 14 lat nie mówię a nie ograniczania się tylko do gwarancji, że nie będą podnoszone. Kolejny krok to zniesienie płacy minimalnej. Walter Williams w rozległych badaniach udowodnił negatywny wpływ płacy minimalnej na inflację. Jak pisał, rynek sam może dostosować płace i zrobi to skutecznie i nie potrzebuje pomocników. To odnosi się do wszystkich manipulacji cenowych rządu w ramach jego monopolii. To są opłaty pocztowe, druki urzędowe, usługi przewozowe, akcyzy, Zwykle one rosną proporcjonalnie do inflacji, choć nie ma takiego powodu. Oczywiście jedynym powodem jest urzędowa pazerność. Kolejnym krokiem powinna być odsprzedaż przez NBP skupowanych w czasie pandemii aktywów. To jest coś, co robi amerykański Fed. Ściąga z rynku nadwyżki pieniędzy w bankach, które są duże w Polsce. Nadchodzące miesiące będą dla Europy bardzo ciężkie. To zauważa Financial Times. Dochody będą ograniczone. Recesja jest całkiem poważna. W recesji wejdą też Stany Zjednoczone, także szanse, żebyśmy w Polsce uniknęli, są nikłe. Rządy europejskie i amerykańskie usiłują zatrzymać te zagrożenie, podnosząc stopy procentowe. W Europie dodatkowo opóźniając niektóre arcyambitne plany na przykład klimatyczne, ale też apelując do rządów, żeby ograniczały rozdawnictwo rządy mają mniej rozdawać, ale Unia daje, rozdaje pieniądze na przykład z funduszy odbudowy. Paolo Gentiloni, europejski komisarz do spraw gospodarki zauważył, że dla zatrzymania utraty siły nabywczej powinniśmy ograniczyć pomoc tylko do skrajnych przypadków. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Inflacja nie będzie trwała wiecznie. No już wieczne nic nie jest. Ale profesor Charles Goodhart, autor książki Wielki Odwrót Demograficzny, trochę burzy nam nadzieję na szybki koniec inflacji. Goodhart twierdzi, że oprócz pandemii i wojny na Ukrainie, w gospodarce światowej zachodzi sejsmiczna zmiana w tej chwili, która może na dziesięciolecia zmienić otoczenie ekonomiczne. Po raz pierwszy od II wojny światowej liczba ludności w wieku produkcyjnym w rozwiniętych gospodarkach. Zaczęła się gwałtownie kurczyć. W ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności w wieku produkcyjnym w Chinach, czyli największej fabryce świata, zmniejszy się o prawie 1 piątą. W Niemczech, Niemczech rząd na gwałt stara się przyciągnąć 400. Tysięcy wykwalifikowanych pracowników rocznie, co roku 400 tysięcy nowych obcych ciągać do Niemiec. Polska znajduje się w grupie państw permanentnego kurczenia się populacji. Mimo zastrzyku siły roboczej z Ukrainy wciąż brakuje nam blisko 160 tysięcy pracowników, co jest historycznym rekordem. Jeżeli wojna na Ukrainie, a dokładniej brak możliwości pracy na Ukrainie. Nie przysporzy nam kolejnych setek tysięcy pracowników, to problem cen nie tylko że się nie zniknie szybko, ale będzie się pogłębiał, może stać się permanentny. Na to nakłada się większe ryzyko polityczne, które odwraca tendencje globalizacyjne, wydłużone łańcuchy dostaw ustąpią miejsca produkcji lokalnej, co dla Polski może być jakąś szansą. Ale to też wymaga zmian, większej elastyczności regulacyjnej, żeby przyciągnąć inwestycje z Europy Zachodniej, ograniczenia niewydolnego udziału państwa w gospodarce, tych nieudolnych, upolitycznionych spółek skarbu państwa. Ale generalnie zwiększone ryzyko i niepewności spowodują wzrost kosztów produkcji, a stabilność cen będzie wymagać wyższych stóp procentowych, jeszcze wyższy, znacznie wyższe niż te, którym cieszyliśmy się przez ostatnie 10 lat. Jeśli nie nastąpi cud, o tym pisze Goodhart, gwałtowny wzrost wydajności wywołany jakimś przełomem technologicznym, coś na kształt angielskiej maszyny parowej, najchętniej pewnie, wielki przełom energetyczny, to czekają nas lata zapaści i inflacji. Goodhart to dość niezwykła postać w historii polityki gospodarczej. Zaczynał karierę jeszcze kształtując politykę Banku Anglii. To było na początku lat 80., kiedy Margaret Thatcher wyciągała Anglię z dwucyfrowej inflacji. Potem reperował politykę Nowej Zelandii, kiedy ta znalazła się w cyklonie inflacji. W 83 roku Goodhart pomógł ustanowić mechanizm wiążący hongkongijski dolar z dolarem amerykańskim i zatrzymać tam inflację. Także. Dziś, kiedy mówi znowu o inflacji, mówi o inflacji, jakiej nie widzieliśmy od XVI wieku, która będzie napędzana demograficzną zapaścią, powinniśmy go słuchać. Teraz, o co chodzi z tym XVI wiekiem? Wtedy wszystko zaczęło się w Hiszpanii. Spowodowane było nadwyżką złota, srebra z Brazylii i Meksyku, i w 1563 roku Izba Obrachunkowa w Paryżu postanowiła zbadać przyczyny tej wielkiej inflacji. Autorem pracy był niejaki Jean de Malestroit, który przeszedł do historii tylko za sprawą polemiki, jaką do jego pracy napisał wielki filozof, ekonomista Jean Baudin. W pracy paradoksy. Pana de Malestroit, Bodin wymienia pięć czynników, które przyczyniły się do rozprzestrzeniania się wtedy inflacji, która także dotknęła już zaraz potem Francję. To były nagła obfitość metali szlachetnych, monopole, nadmiar eksportu nad importem, nadmiar luksusowej konsumpcji i piąty, najważniejszy, demografia, brak rąk do pracy. Zaraza i zdziesiątkowanie populacji Europy wywindowały po prostu koszty pracy, a zaraz potem pogrążyły Europę w inflacji. Europa była w inflacji, władcy w obogłękańskim tańcu usiłowali kontrolować te niesprawiedliwe ceny, a narody grzęzły w nędzy, co szybko potem przełożyło się na cykl wojen wyzwoleńczych, religijnych, problemów w całej Europie, niepokoju, w których kres na dobrą sprawę. Nadszedł dopiero w 1648 roku wraz z traktatami westfalskimi. Jednym słowem, jednym słowem czekać nas może dłuższa droga w nieznane niż ta, którą malują nam politycy. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i podcastach iTunes. <zysk>